Siema na koniaro i koniarzu, w dzisiejszym odcinku są nowe konie, oczywiście znowu, ale mnie to jara, mam nadzieję, że was też. No i jeszcze w dzisiejszym odcinku Star Stable przygotowało dla nas niespodziankę, znaczy ja to tak nazwałam niespodzianką, bo w sumie się tego nie spodziewałam, bo nie widziałam tego na żadnych spoilerach, a dzisiaj już to jest. Ale zanim oczywiście do tego wszystkiego przejdziemy, ja jak zawsze chciałabym podziękować moim trzem ostatnim subskrybentom. A tym razem są to Zaku, Robloxiara Anka oraz Jarosław Pawelski. Jeśli chcesz mieć możliwość znalezienia się w kolejnej liście na kolejnym odcinku, to pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał oraz kliknąć w dzwoneczek. Oraz dziękuję oczywiście moim wspierającym, jest was już naprawdę tak dużo. Jeśli ty chcesz do nich dołączyć oraz na przykład dołączyć do mojego klubu, to oczywiście na dole masz przycisk wesprzyj, a my już przechodzimy do odcinka. Dobra, jak widzicie, jestem na Chunky. Tak czy siak, są dzisiaj nowe konie, jak wiecie pewnie. I są to Pintabiano, Mozzarella, siema koniaro, Mario, coś tam, nie wiem. Więc lecimy sobie do farmy Złotej Ostrogi, bo z tego co wiedziałam, to tam jest w ogóle, jaka jestem malutka na tym kucyku. Dzisiaj jest, moi drodzy, włoski dzień, bo dzisiaj są Pintabiany. O nie, bez spoilerów, proszę. Ja nie wiem dlaczego, ale Pintabiany mi się kojarzy, że to jest włoskie słowo, okej? Okay? Dajcie mi śpiewać po prostu włoskie piosenki dzisiaj. To w takim razie piszcie w komentarzach, jaki makaron jest waszym ulubionym makaronem. Ja uwielbiam makaron w sumie do spaghetti, ten długi, zarąbisty. Dobra, Pintabiany są tutaj oczywiście, tam gdzie są Arabeły, chciałam powiedzieć, tu gdzie są Araby, tylko że tym razem Pintabiany. I właśnie, chcę zobaczyć, jak bardzo się różni ten Arab, Carmel, kolorystycznie od tego. I on jest strasznie podobny do niego w ogóle, co jest? To jest praktycznie ten sam koń, tylko dodali dodatki, ale odcień ma ten sam. Ciekawe, czy Ziggy nie będzie chciał teraz tego. Dobra, jakie my tu mamy Pintabiasie? Jest ten, na pewno go kupię. Śliczny jest. Mamy takiego, okej. Okay. Znaczy ja już widziałam je w spoilerach, ale chcę sobie przypomnieć. Dobra, aż tak dużo ich nie ma. On ma dziwną tą chrapę tutaj. Dobra, na pewno kupujemy tego, bo po prostu to jest Izabelka. Ja kocham Izabelki, więc musimy. Personalizuj zakup, będzie to klacz i będzie to, uwaga, stepmother. Mówiłam wam, że robimy rodzinkę, więc teraz jest stepmother tym razem. Jest ona dorosła, no bo to jest stepmother, co nie? Nie, nie będzie seniorem, byśmy zrobili takiego milfa z niej. A czekajcie, jak wygląda... Nie, no dobra, zostawmy jej tą normalną grzywę. Ona ładnie w tej wygląda. Tak, w sumie wygląda, jakby ktoś na nią wyleł mleko. Tutaj nie wiem, co się zadziało, ale dobra. Kup konia. Oczywiście będziemy też tworzyć dzisiaj outfity na te konie. No i dobra. Teraz pytanie, czy ja chcę jeszcze jakiegoś kupić Pintabiana. Pintabiano, mozzarella, pizza, Mario, stracciatella. Ten nawet spoko wygląda. Nie wiem dlaczego, ale ten jakoś do mnie nie przemawia. Ej, tu wygląda, jakby on miał psią łapkę. Ale nie wiem, jakoś nie przemawia do mnie. Tak szczerze, serio. Ten tym bardziej jakoś tak nie. Ten jest spoko, gdyby nie te chrapy brzydkie. Więc kupujemy jeszcze tego. I ostatnio ktoś w komentarzach mi napisał dobrą propozycję na imię i jest to oczywiście Solo. Kto wie, ten wie. Więc tak, lecimy kup konia. To nie będzie w pałach. Jeśli chodzi tak naprawdę o te konie i o kupywanie, to by było na tyle, no bo jakoś reszta do mnie po prostu nie przemawia. Więc dobra, lecimy do stajni i sobie zrobimy jakiś outfitik, a później zobaczymy niespodziankę. No i proszę państwa, mamy nasze Pintabiany, stepmother i solo. W sumie ty koń się mógłbyś przesunąć. Dobra, jakiś spoko outfitik dla ciebie, stepmother, chodź tutaj. Znaczy generalnie, jeśli chodzi o tą niespodziankę, to może ją teraz też pokażę w wyborze outfitu. Oczywiście, no nie będę patrzeć na jakoś specjalnie na te konie, na animacje, bo one mają dokładnie takie same właśnie jak Araby. Ale jeśli chodzi o niespodziankę, to ja po prostu nie wiedziałam, że są w globalu nowe ciuchy. O kurde! Ej, w ogóle nie wiedziałam, że taki żółty będzie, bo widziałam chyba wczoraj dosłownie na TikToku, że będą takie outfity. Też Star Stable w ogóle pokazywało, że będą, więc ja nie widziałam wcześniej żadnych spoilerów, więc troszeczkę się zaskoczyłam. Ale trzeba przyznać, że bardzo oczowalne są te kolory. A widzę, że Star Stable taktycznie podeszło do zadania i zrobili takie czapraki dla starszych koni i takie dla nowszych, których nie możesz założyć na właśnie nowsze konie. Różowy oczywiście mi się nie podoba, w ogóle żółty nie wiedziałam, że będzie, ale wydaje mi się, że ten zestaw może bardzo pasować do tego konia. Aha, no tak, super. Ja ubieram tego Araba w to. Mówcie, co chcecie, co nie? Ale on serio pasuje. Tylko żebym chciała kupić to... A czekajcie, to o głowie ma statystyki? Bo ono jest jakieś tanie jak na takie statystyki. Chyba, że chodzi o to, że po prostu to jest stary bosal. Dobra, kij z tym. Star końsy lecą, lecą, lecą. Star końsy lecą. Zbankrutuję dzisiaj albo jutro, zobaczymy. O tyle dobrze, że nie kupiłam tych koni więcej, co nie?
Ale nie, no wydaje mi się, że on serio szlachetnie wygląda ten koń, no zrobiliście. Ja wiem, że w tym momencie ubrałam w sumie outfitowo, więc w sumie ten mój outfit nie jest jakiś oryginalny czy coś. No ale pasuje do tego konia, no. Dobra, teraz muszę się trochę jakoś ubrać. Jezus, w końcu ta torba idealnie pasuje do jakiegoś outfitu. Jeszcze jest ta, ale ta chyba bardziej. Oczywiście jak zawsze musi być króliczek. Króliczek to jest najważniejszy element naszego wyposażenia. Piórka wydaje mi się, że pasują jak najbardziej. Na ogon chyba nic nie będziemy dawać. No i dobra, jeśli chodzi o outfit na Step Mother, no to mamy outfit na Step Mother. Ej, ubierzemy jeszcze tego drugiego w coś. Raczej już nie będziemy kupować nic nowego. O, jaką on ma fajną w ogóle tutaj łatę jeszcze na dupie. Taką zupełnie inną. Solo, solo. Dobra, jeśli chodzi o solo, to zrobiłam po prostu z niego jednorożca. Jeśli chodzi o mój outfit, to jeszcze nie wiem. Ale w sumie ten róg fajnie do niego pasuje, bo on jest taki, wiecie, ma takie łatki białe, a akurat ten róg jest biały. Powiedzmy, że do niego pasuje. No zupełnie innym stylu niż Step Mother. Jest bardziej taki elegancki. Stepmother jest, wiecie, jest po prostu westernowa. No i co? No i generalnie Stepmother wygląda co najmniej jakby była matką Carmel Carmel. Co najmniej tak wygląda. Dodali jabłuszka, które są bardzo widoczne. Nie wiem, co to jest to. To wygląda trochę jakby się spieniło mleko i w ogóle takie bąbelki się tu zrobiły. Tak czy siak, bardzo mi się podoba też ten outfit. Jeszcze sobie przejrzymy dokładnie ten. Ten żółty to jest wręcz dla mnie zbyt oczowalny. Różowy, no to wiecie, jaką mam opinię na temat różowego. Niebieski jest nawet spoko. W ogóle niebieski może i nawet też by pasował do niej. No, nawet też by pasował, powiedzmy. Zielony jest w ogóle też taki oczowalny. No, ja powiem wam, że naprawdę tego... No tak, tutaj się nie da niestety. Kurde! Nie da się naprawdę kupić tych kaloszek do tych koni. No, to po prostu masakra. Wychodzą konie i się nie da ich założyć. Nie pamiętam, żeby na jakikolwiek spoilerach gdzieś to było, więc byłam lekko zaskoczona, nie ukrywam, że Source by przygotowało dla nas coś, co nam umknęło i naszym spoilerom. Tak czy siak mi się bardzo... podobają konie? Znaczy podobają. Ja bardzo lubiłam Araby, bardzo mi się podoba ta rasa. No i maści mi się też mega podobają. No najbardziej mi się podoba ta, nie ukrywam, że Stepmother jest moją faworytką. Piszcie koniecznie, jakie wam się konie Pintabiany najbardziej podobają. Podejrzewam, że z Igiemu ten, z tego co on mówił na, wiecie, na odcinku. O, w ogóle słuchajcie, jeden rodzaj umaszczenia Pintabianów będzie dostępny wyłącznie w naszej aplikacji. Ej, to możliwe, że mi się jeszcze jakiś podobał, tylko że on będzie w aplikacji. Nie pamiętam, który. Pewnie wam się teraz wyświetla na ekranie ten, który nie był dzisiaj na odcinku, ale całkiem możliwe, że go kupię. A, Jezus Maria, zapomniałabym o nowych Morganach. W Jodłowym Gaju są dwie nowe maści Morganów. Jezus, wiedziałam o tym i bym zapomniała. Więc lecimy jeszcze do Jodłowego Gaju. Lecimy do Jodłowego Gaju, jeszcze nie skończyliśmy. Dobra, one będą tutaj, tylko oczywiście pewnie będą musiała w nie wejść, of course. W ogóle tu jest strasznie dużo miejsca, jakby miały być jeszcze jakieś konie. No to są stare. A, to jest nowy, oczywiście, nasz Karus cały. No i ten. Ten mi się nawet podoba. Znaczy, jest ciekawy, ale coś w nim jest nie tak. No nie wiem, raczej go nie kupię. Ja po prostu, jakbym jeszcze lubiła te konie, to bym się zastanowiła. No ale jak wiecie, niekoniecznie lubię tą rasę, zwłaszcza w SSO. Ale Karus jest też spoczko. Ale jeśli lubicie Karusy, tak szczerze, to ja wam polecam kupić już karego konia. Na przykład Pasofino całego karego się bardziej opłaca moim zdaniem. Są ładniejsze. No ale są właśnie te dwie nowe maści. Dobra, to teraz już naprawdę byłoby to na tyle. Już skończyliśmy, obejrzeliśmy sobie Morgany i tak dalej. Piszcie koniecznie, czy kupiliście jakieś nowe konie. Jeśli tak, to które? Czy wam się podobają nowe Morgany? No mi nie. Czy wam się podobają nowe Pintabiany? Mi nawet spoczko. No a za tydzień czeka nas dalsza część fabuły. Zobaczymy, gdzie czarownica Vala zabrała naszych przyjaciół. Dokąd portal poniesie nas tym razem? Ten portal z drzewa. Kurde, też tego nie mogę się doczekać. Ale wydaje mi się, że ta aktualizacja za tydzień będzie o wiele bardziej ciekawsza niż ta dzisiaj. Mimo że są nowe konie, albo powiedziałabym, że w cudzysłowie nowe konie, no bo to są po prostu przemalowane Araby, więc SSO aż tak dużo nie musiało robić w tym kierunku. A ja oczywiście jak zawsze przesyłam wam gorące pozdrowienia.